dobra, chcielibyśmy przedstawić Wam nasz projekt, który jest organizowany w ramach projektu Uniwersytetu Ignacego Łukasiewicza. Naszym zadaniem było wprowadzić w życie mieszkańców ekologiczne nawyki, które wprowadzą w życie i będą z nich korzystać. Pomyśleliśmy o naszych najmłodszych mieszkańcach, czyli dzieciach z przedszkolów, szkół i tych, które odwiedzają naszą bibliotekę. A więc zrobiliśmy grę, taką jak Kółko i Krzyżyk, tylko wersję ekologiczną. Jest to gra w formie magnesów, którą można przylepiać do magnetycznych rzeczy i po prostu można w nią grać. Mamy tutaj różne wzorki, czyli nasza planeta i kropelki wody. Można tego używać, jak już mówiłam, na przykład na lodówce czy na właśnie takich magnetycznych rzeczach. I ta gra jest przeznaczona dla różnych osób, nawet dla dorosłych, a także dla dzieci. Dzieci mogą się tym bawić na przykład w drodze na jakąś wycieczkę lub nawet gdy przychodzą tutaj do biblioteki. Mogą tego używać i fajnie się tym bawić. Wiemy, że gdy damy dzieciom przykład, żeby dbały o naszą ziemię, żeby segregowały śmieci i dbały o ekologię, mamy nadzieję, że będą ich używać, gdy będą dorośli, gdy będą mieć swoje dzieci i będą dalej je przekazywać. Ważne jest to, aby pielęgnować naszą tak zwaną małą ojczyznę, czyli gminę Padew Narodową. W gminie Padew Narodowa jest dużo takich miejsc, które są bardzo zanieczyszczone i potrzeba je posprzątać. Dlatego apelujemy do dzieci i osób dorosłych, aby na przykład lasy albo jakieś inne miejsca były sprzątane, abyśmy nie wyrzucali śmieci, a także nie marnowali jedzenia oraz wody, a także prądu, który jest bardzo często nie tylko w naszej gminie, ale praktycznie na całym świecie używany. Chcemy zaprezentować naszą grę Kółko i Krzyżyk, wersję ekologiczną. Jak wygląda w praktyce? Tak więc Kółko i Krzyżyk, ekologiczne Kółko i Krzyżyk. Gra się tak jak w tradycyjny Kółko i Krzyżyk, tylko grając to możemy opowiadać, jak dbać o naszą ziemię, dlaczego to jest takie ważne. I możemy zapoznawać dzieci, jak dbać o naszą ziemię, która w przyszłości może wyglądać albo lepiej, albo gorzej. Lecz mamy nadzieję, że z naszym wsparciem będzie coraz lepiej i będzie coraz więcej osób starszych i młodszych, które dbają o nasze środowisko. Zestaw ten może być używany na przykład w przedszkolach, ale także w bibliotece publicznej. Wydaje nam się, że jest to bardzo pożyteczna rzecz, którą można grać praktycznie cały czas. Jest to fajny zamiennik gier komputerowych i gier na telefonach, ponieważ tutaj się uczymy oraz przypominamy sobie, jak to było, kiedy jeszcze nie było tych komórek lub kiedy używaliśmy ich mniej.